Zaczynamy rzecz o polityce. Moim gościem dzisiaj jest Jan Filip Libicki, senator Platformy Obywatelskiej z Wielkopolski. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jak ocenia pan rozwój sytuacji w Sejmie, jeśli chodzi o protest osób, opiekunów osób niepełnosprawnych i ich samych? W Sejmie wczoraj była tam minister Rafalska i chyba rozmowa nie poszła najlepiej. Jak pan sądzi, jak to się skończy? Trudno mi powiedzieć, jak to się skończy. Ja tylko myślę sobie, że ja też brałem udział w takich rozmowach z protestującymi w 2014 roku i ja bym nawet część tych argumentów, które przedstawiła pani minister Rafalska i pan minister Michałkiewicz, nawet byłbym gotów przyjąć, gdyby nie dwie rzeczy. Po pierwsze, przecież cały czas rząd mówi, jest mnóstwo pieniędzy, że teraz jest piątka Morawieckiego, na którą też będą dodatkowe pieniądze, że sytuacja budżetu z powodu VAT-u jest znakomita. W związku z tym trudno się dziwić, że te osoby uznają, że należy im, że te świadczenia należy im podwyższyć jak najszybciej, zwłaszcza, że widzą, że na przykład prace nad ustawami sądowymi są robione w ciągu 24 godzin, więc słusznie pytają, skoro jest tak dobrze, dlaczego nie ma być tak dobrze dla nas? Czy powiedziałby pan, że sytuacja rządu premiera Morawieckiego jest trudniejsza niż rządu premiera Tuska analogicznie, w podobnej sytuacji w 2014 roku? Oczywiście, że jest trudniejsza, ale ja mogę jeszcze panu, że tak powiem, przedstawić, ile rząd premiera Tuska w tej sprawie zrobił, ale nie wiem, czy mamy wystarczająco czasu, żebym mógł to przedstawić. Mówi pan o tym, że ta ustawa, którą wtedy, że szybko po tych rozmowach premiera Tuska z protestującymi, wtedy ta ustawa szybko została przeszła przez Sejm. Tak, to jest jedna rzecz, ale ja panu powiem. No na przestrzeni oczywiście te środki pomocowe dla tych osób, one mają różne części składowe, ale na przykład świadczenie pielęgnacyjne między rokiem 2004 a 2015 wzrosło z 420 zł do 1200 zł. Grupa osób je pobierających wzrosła w tym samym czasie z 70 tysięcy do 200 tysięcy osób, a kwotowo to jest 500 milionów złotych do 2,3 miliarda, więc to jest to, co się udało zrobić rządowi premiera Tuska. A czy to widzi pan różnicę w podejściu, bo premier Tusk też nie przyszedł od razu na ten protest w 2014 roku. Wielokrotnie bywał tam wcześniej przed premierem Tuskiem Władysław Kosiniak-Kamysz, ówczesny minister pracy. Teraz po trzech dniach w zasadzie była reakcja ze strony rządu. Ja mogę powiedzieć tak, no moim zdaniem ja to już mówiłem nawet w jednej z audycji z panem, że to jest różnica między zawodowymi politykami, a moim zdaniem niezawodowym politykiem, którym jest premier Morawiecki, tak? To znaczy prezydent Duda zareagował błyskawicznie, wiedział jak to zrobić, żeby tą bombę rozbroić i żeby też trochę na swoją rzecz to zdyskontować. Wiedziała trochę pani minister Rafalska, jak się w tej sprawie zachować. Natomiast pan premier Morawiecki wygląda na pogubionego. Myślę, że świat bankowy jest mu bliższy i tam wie, jak się zachowywać, a świat polityczny dopiero poznaje. No ale z drugiej strony premier Morawiecki w ten piątek, ubiegły piątek, przedstawił propozycję finansową. Podatek danina solidarnościowa, tak zwany podatek... Znaczy nie, to nie jest propozycja finansowa, proszę pana, bo propozycja finansowa musi być przede wszystkim policzona i musi być pokazany mechanizm jej realizacji. Pan premier przyszedł i dokonał prostego chwytu PR-owego. Zabierzemy nieco zamożniejszym i damy wam. No, czyli jednak zachował się jak zawodowy polityk w jakimś sensie. Nie, no, znaczy wie pan, jeżeli pan uważa, że Janosik, bo pan premier Morawiecki zachował się jak Janosik, był zawodowym politykiem, a nie rozbójnikiem, no to jest to pana opinia, ja się z nią nie zgadzam na przykład. Ale dzisiaj też rząd premiera Morawieckiego za kilkadziesiąt minut ma być w Centrum Nauki Kopernik, przedstawienie tego programu Dostępność Plus i politycy rządu mówią, że nadrabiają wieloletnie zaniedbania też za czasów Platformy i PSL, że nie da się zrobić wszystkiego od razu. Proszę pana, po pierwsze, jeżeli chodzi o program Dostępność Plus, oczywiście ja jako osoba z niepełnosprawnościami się z tego cieszę, że premier Morawiecki mówi, w ciągu kilku najbliższych lat przekażemy 23 miliardy złotych na ogólną dostępność różnych przestrzeni, także przestrzeni architektonicznych dla seniorów czy dla osób z niepełnosprawnościami. Ale jeżeli te osoby w Sejmie to słyszą,
to słusznie mówią, dostępność dostępnością, na to powinny się znaleźć środki, ale przede wszystkim powinny się znaleźć środki dla nas. I ja też uważam, że jeżeli pan premier mówi, będziemy mieli w ciągu kilku lat 23 miliardy złotych, dobrze, skoro je będziemy mieli, to najpierw załatwmy tą sprawę, a potem zajmijmy się dostępnością, bo jest pewna hierarchia i są pewne priorytety. A jak pan reaguje na ten argument, że politycy PiS mówią właśnie, jak wspominałem, że nadrabiają wieloletnie zaniedbania. Znaczy, no proszę pana, no to jest, ja bym powiedział tak, to jest pewna demagogia. No ja mogę powiedzieć tak, ja mam 47 lat. Ja jestem osobą z niepełnosprawnościami od urodzenia i ja widzę problemy osób z niepełnosprawnościami świadomie od lat 40. W związku z tym radziłbym, żeby te osoby, które tak mówią, zapoznały się z tym, jak wyglądała sytuacja osób z niepełnosprawnościami 10, 20, 30 i 40 lat temu. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że jest świetnie, bo oczywiście te osoby wymagają wsparcia, ale trzeba sprawy widzieć w pewnej perspektywie i mieć pewne doświadczenie w tej sprawie. Myślę, że ci, którzy tak mówią, tego doświadczenia po prostu nie mają. Wracając jeszcze kończąc ten wątek, ale wracając jeszcze do samego tego protestu. Jak pan sądzi, jak to się skończy? To będzie tak, że on będzie trwał jeszcze tygodnie, a może nawet miesiące, dopóki Sejm tych ustaw nie przyjmie, dopóki te postulaty nie zostaną spełnione? Znaczy ja myślę, że rząd idzie, czy większość rządowa trochę obrała fałszywą ścieżkę. No, pan poseł marszałek Terlecki mówi, nie będzie żadnego dodatkowego posiedzenia Sejmu. No w ten sposób podgrzewa atmosferę. Bo ja rozumiem, że w różnych innych sprawach, i to ta jedna z tych osób z niepełnosprawnościami powiedziała, są ustawy, są rozwiązania, które jesteście w stanie przyjąć w 24 godziny, a tutaj jest odpowiedź, nie będzie dodatkowego posiedzenia Sejmu. To jest podgrzewanie atmosfery. Więc przechodząc do innych wątków politycznych, dzisiaj w Poznaniu, chyba za kilkadziesiąt minut też, ma się odbyć wspólna konferencja, czy taka konwencja Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Ma być wspólny kandydat na prezydenta Poznania, którym żadnego zaskoczenia tu nie ma, będzie Jacek Jaśkowiak. Myśli pan, że to przesądza sprawę w Poznaniu, jeśli chodzi o wybory samorządowe? Trudno powiedzieć, nie zgłosili się jeszcze inni kandydaci. No, może poza jednym, poza panem Puckiem, który reprezentuje środowisko byłego prezydenta Poznania, pana Grobelnego, to jest z pewnością poważny i merytoryczny kandydat, ale Jacek Jaśkowiak jest, myślę, w tym boju zdecydowanym faworytem. Pytanie, kto wejdzie do drugiej tury, ale jeszcze raz podkreślę, Jacek Jaśkowiak jest zdecydowanym faworytem, choć na pewno ta osoba, która się już zgłosiła, pan Puczek, jest poważnym, merytorycznym kandydatem. A spodziewa się pan, że to wsparcie ze strony Nowoczesnej, Platforma, te wspólni kandydaci w kolejnych miastach ogłaszani, nie wszędzie oczywiście, w Gdańsku i we Wrocławiu chyba są największe z tym kłopoty, być może też w Krakowie. Czy myśli pan, że po wyborach samorządowych to doprowadzi do... Chciałby pan takiego zjednoczenia Nowoczesnej i Platformy? Pytam też pana, bo Nowoczesna ma bardzo bardziej liberalny program. Pan jest politykiem konserwatywnych poglądach, więc jak pan to widzi? Znaczy, proszę pana, na pewno w 2019 roku przeciwko PiS-owi musi stanąć szeroki obóz opozycji, tak? Jeśli mówimy o tym, że to ma być szeroki obóz, to muszą to być ludzie o bardzo różnych poglądach, tak? Przykładem takich osób o bardziej konserwatywnych poglądach jest kandydat Platformy we Wrocławiu, pan Kazimierz Michał Ujazdowski. Rozumiem, że te osoby się będą w tej palecie mieścić. No dla mnie jest, ja to wielokrotnie mówiłem i powtarzam, dla mnie jest rzeczą zupełnie kluczową, także dla mojej przyszłości w Platformie, co się zdarzy z trójką wykluczonych posłów w styczniu za tak zwane głosowania aborcyjne. No, teraz się wydaje, że się nic się nie dzieje. Oni są poza Platformą, oni złożyli formalnie, tak przynajmniej przekonuje cała Platforma, nie złożyli wniosku o odwołania od tej decyzji. I to jest taki stan zawieszenia. Znaczy, no ja powiem tak, to, że się od strony formalnej nic nie dzieje, to ja nie uważam, i chcę to bardzo mocno podkreślić, że ta sprawa jest załatwiona. Nie, ta sprawa nie jest załatwiona i chcę także tutaj powiedzieć u pana w programie, że ona będzie także decydować o mojej przyszłości w Platformie i chcę, żeby to było jasno powiedziane tutaj. A
Na koniec jeszcze pytanie o skrzydła, no bo Donald Tusk miał taką strategię skrzydeł, dzisiaj był przesłuchiwany przed sądem w Warszawie. Skrzydło konserwatywne i skrzydło liberalne w Platformie, były zawsze dwa skrzydła. Tak mówił Donald Tusk. A uważa pan, że Nowoczesna może być skrzydłem swego rodzaju w tej koalicji na wybory parlamentarne już, takim skrzydłem liberalnym, a Kazimierz Michał Jazdowski, być może inni politycy jeszcze będą takim skrzydłem konserwatywnym? Czy tak Schetyna zrealizuje na nowo tą strategię? Znaczy, ja nie wiem, czym to się zakończy. Ja tylko wiem, że jeśli opozycja ma iść zjednoczona i ma być szerokim blokiem, to muszą w tym bloku być osoby o poglądach konserwatywnych i liberalnych. I myślę, że Grzegorz Schetyna, zapraszając we Wrocławiu Kazimierza Michała Ujazdowskiego do tego, żeby był kandydatem Platformy, właśnie w ten sposób tą strategię realizuje. Aczkolwiek w moim zdaniem uzupełnieniem tej strategii musi być pozytywne rozwiązanie trójki kolegów, którzy zostali wykluczeni. Na koniec jeszcze zupełnie na koniec pytanie Donalda Tuska, dzisiaj zeznaje. A chciałby pan, tak jak Grzegorz Schetyna, żeby był kandydatem opozycji, Platformy w 2020 roku w wyborach prezydenckich? Tak chciałbym, nie tylko dlatego, że jest kandydatem naturalnym, nie tylko dlatego, że jest bardzo dobrym kandydatem, ale także dlatego, że przyszło mi wczoraj rozmawiać na ten temat w telewizji publicznej, w programie Bez Retuszu i widziałem, jak wypłynęła kandydatura Donalda Tuska na prezydenta, jakie u przedstawicieli propisowskich mediów wywołało to podenerwowanie. Więc widać bardzo wyraźnie, że tak zwany obóz dobrej zmiany się Donalda Tuska bardzo boi. Ja się nie dziwię, no ma czego. Dzisiaj zobaczymy, jak przejdzie, jak będzie też oprawa tego, w jakim sensie, jakie będą komentarze po tym przesłuchaniu, po tym zeznaniach Donalda Tuska. Tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był senator Platformy Obywatelskiej z Wielkopolski Jan Filip Libicki. Dziękuję bardzo i zapraszam na Rzecz o Polityce jutro o tej samej porze. Do zobaczenia.